Dobra, zagramy sobie w Inscription na talii, którą jeszcze nie ukończyłem, która jest całkiem ciekawa. Poczekajcie, tylko ustawię jedną rzecz, dokładnie. I tak, Inscription i już tutaj nagramy sobie na utrudnieniach, czyli będzie... Niech będzie to, niech... Nie, tego nie chcę, niech będzie to, niech będzie to, niech będzie to. Niech będzie to i niech będzie to. A co tam? Dobra, no i co? Lecimy sobie na kolejnym bardzo trudnym poziomie w Inscription. Generalnie w Inscription lubię sobie pograć, bo chcę ją wymaksować. I co jakiś czas do tej gierki na pewno będziemy wracać. Taka jest. Więc tego możecie być pewni. Dobra, to jest nasza karta początkowa. Rakun, on dawał kości, piesek jest kozak. No wiadomo, to jest nasza talia początkowa i zaczynamy naszą przygodę. I to generalnie bardzo dużo zależy od dropu, jaki trafimy. No, ale są nasze pecy i musimy za te pecy kupić coś fajnego. Ciekawą kartą na pewno jest tutaj to, że będzie dostaje się kości. Trochę ciekawą kartą jest, ale ogólnie to powiem wam, że takie sobie te karty tutaj, jak mam być szczery. Bardzo takie sobie. To jest pod to, żeby dać ulepszenie, ale... No ogólnie to tak 2 na 10, jak mam być 4. 2 na 10. Myślę, że na start możemy zrobić, że na przykład... Te kości damy temu. Albo temu nawet. Rakunowi, ewentualnie tego wzmocnimy. Ta, na start chyba pojedziemy w kości. Czyli poświęcimy tego bydlaka i damy na przykład tą umiejkę rakunowi. Jak już daje kości, to na maksa. No i teraz daje kości maksymalnie dużo. Lecimy dalej. Poczekaj, w sumie nie jestem pewien, co dawał tamten. Jak się teraz tak zastanowię, to w sumie nie pamiętam, co dawał tamten. Co dawał tamten shop z tą czaszką? Tak się trochę pospieszyłem, on nie dawał to, że daje ko... Nie, dawał to, że naprzeciwko też osoba daje kości. Pamiętam już, dobra. Wszystko się zgadza. Dobra, lecimy dalej. Co robi ten symbol przy shopie? Już ci tłumaczę, tylko poczekaj. Wezmę sobie, no chyba tego pieseła weźmiemy, będziemy mieli dwóch potężnych piesełów, on jest kozak. Generalnie, ta czaszka przy szopie powoduje to, że karta, która naprzeciwko zostaje pokonana, też daje kości ogólnie. Czyli po prostu ona daje kości i jak się zabija jakąś postać naprzeciwko, ta postać naprzeciwko również daje kości. Możemy zwiększyć sobie życie. Wydaje mi się, że jako, że mamy pieseły dwa, to jest spokojnie, możemy sobie jednego powiększyć i ryzyko... Dobra, YOLO, udało się, dwa razy polepszyliśmy, to było bardzo ryzykowne i teraz mamy bardzo silnego pieseła na start. Co prawda bardzo drogi jest ten pieseł na start, ale jest silny. Bardzo, ale to bardzo silny.
No i pięknie. Teraz to już raczej wygranko. Dobra, pomału, pomału tworzy nam się jakaś taka talia, która być może mnie usatysfakcjonuje, ale tego nie wiem. Dobra, przetegujmy. Kurde, no nie wiem. No nie... To już tamten elk był lepszy, ale dobra, karta taka sobie. Mrówczy dodatek, może się przydać, jeśli go fajnie połączymy z fajnymi kartami. Dajmy to tutaj. Źle! Nie tego poświęciłem, co trzeba. O bogowie, ale błąd. No dobra, trudno. Pomyliłem się, chciałem poświęcić... No powiedzmy, że nie tego poświęciłem, co chciałem. Ajajaj, już tego nie poświęcimy. Zacząłem po prostu... Nawet on nie zginie za bardzo. Dostaniemy 3 obrażenia potężne. No to mi się nie podoba ogólnie. No mi się nie podoba, troszkę żeśmy zrąbali, ale 3 obrażenia przeżyjemy. O bogowie. No dobra, chyba musimy to zrobić, niestety. Grunt, że jeszcze żyjemy. Prawda? Prawda. Na spokojnie. Bez paranoi. Dobra, troszkę był tu leciutki chaos, ale ostatecznie wyszło całkiem zgrabniutko. Ulepszenie,
Ale przymierz tylko raz, bo się boję ulepszyć drugi raz. Tym razem boję się, żebyśmy stracili im psa. Za pierwszym razem się to udało, a za drugim... No, nie wydaje mi się. Dobra, nadal życie. A, Ravena polepszyjmy. Niech będzie. Potężny Raven będzie tutaj atakować. No i dobra, i lecimy na pierwszego bossa. Nasz build na razie jest taki sobie. No, dosłownie, bardzo taki sobie jest. Jak będziemy mieli pecha, to będziemy mieli pecha. Tyle wam powiem, moi drodzy widzowie. Jeśli będziemy mieli mieć pecha, to będziemy mieli pułapko, pułapkowiec. Bardzo go nie lubię. Bo łatwo można stracić... No wiecie, o co chodzi. Tego w sumie nie przemyślałem. Umarłem na pierwszym bossie. Weźcie, nie. Dobra, weźcie za... Nie wierzę, bogowie. Weźcie, next runa robimy. No przecież na pierwszym bossie zginąć to już najbardziej żenujące ten się nie dało. Nie, jeszcze raz. No po prostu w świecie zginęliśmy na pierwszym bossie. Ja pierdykam. Co za głupotę. No właśnie, było blisko, no błąd popełniłem. Ta to rozgrzewka po przerwie była. Jeszcze raz. Może tym razem lepsze karty na początku nam przyjdą. Dużo lepsze. To jest potężna karta. Atak zależy od połowy ilości, jeśli mamy bardzo dużo kości, to on jest potężnym wojownikiem, ten Lammergeier. Aczkolwiek, kurwa... Na początek nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby go brać, bo jest drogi. Po prostu jest drogi i nie wiem, czy będziemy mieć kości, więc na razie bym go nie brał, imo. A weźmy tego. Dobra, mam pewien pomysł. Trochę niebezpieczny, ale jolo. Gdyby to dać temu. Szalone, ale może okazać się zabójcze. Tylko będziemy musieli go mocno wzmocnić, oczywiście. Ja tak to przynajmniej widzę.
I od razu update'uję na wyższy poziom i to mi się właśnie podoba. No nie mamy na razie dużo kart, za dużo kart walecznych. Muszę powiedzieć. Co ten symbol robi, bo wygląda potężnie, a podwójnie atakuje. Nie wiem, o który pytasz symbol, ale wydaje mi się, że pewnie pytałeś o ten. A, ten, że jeśli jakakolwiek moja postać zginie, to on automatycznie wskakuje w jej miejsce. Mocno średnie na razie te karty. Jak mam być szczery, bardzo średnie. Dobra, weźmy głowę wilka. Dosyć sporo pech, dużo pecha mamy na razie, wiecie? Bo te karty naprawdę są tak bardzo średnie. Fajnie jest, że od razu przechodzi na drugą fazę, więc całkiem potężnie. A masz to utrudnienie, że są słabsze karty z bossów? Nie, tego nie wziąłem, więc są całkiem dobre karty z bossów. Nadal. Brawo. Dobra, sekundka, zaczekajcie. Dobra, już jestem. Oho. Imo to chyba lepsze, tak mi się wydaje. Kości też są fajne, obie są fajne. Ale Imo, nie wiem czy to chociaż... Bo to jak zginie. Imo myszki wydaje mi się wyjątkowo aktualnie troszkę lepsze w tym przypadku. W końcu jakiś fajny totem się nam stworzył. Więc może coś z tego będzie, widzowie moi drodzy.
Najgorsze, że teraz przegrywamy i nie jesteśmy w stanie nic absolutnie zrobić. Atak za 3. Chociaż nie, dobra, damy radę. Musimy poświęcić tego. I wtedy postawimy tego. No i jakoś to przetrwamy jeszcze. Musimy chyba stworzyć wiewiórę. Dobra, odbijamy się teraz, już jest dobrze. Ale powiem wam, że ledwo brakowało. Naprawdę mało. Co to za gierka? Inscription, tak się nazywa ogólnie. Chodzi o granie w karty, jak zresztą widać. Oho, fajny cockroach. On jest fajny, jak się połączy go z dodatkiem. I dobrze się składa, bo akurat idziemy do ulepszarki. Rychło w czas, że tak powiem. Najlepsze połączenie to cockroacha połączyć z tym. Wtedy to daje nieśmiertelne połączenie praktycznie. To najlepsze, co dało się zrobić w tym momencie. Więc fajnie wyszło. No dobra, jabłko poświęcimy chyba z molem. Niech będzie. Musieliśmy coś zrobić, a nie miałem za dużo fajnych połączeń. Ale jest dobrze, mamy całkiem, no nieźle. Twitch mnie skamuje na powiadomienia. Widzisz o tym, jaką masz peszka? No, tak jest właśnie Twitch, z jakiegoś powodu nie chciał, żebyś zobaczył, że streamuję. No i nie podoba mi się to. No, całe szczęście, nie dałeś się oszukać, jesteś. O, KVK, nareszcie ta gra 3 miesiące, elo, elo. Miło mi cię widzieć.
Pamiętamy, że to jest ten, trochę niedobrze, że akurat on wskoczy, bo stracimy go. Ale mamy jeszcze jednego w razie W. Dobra, jedno życie zabrane bossowi. Dobra, dostaliśmy fajne karty. Ale to już koniec bossa, łatwo. Jednak buildik się zgadza tym razem. Buildik się zgadza. Chyba nie ma o czym mówić, bierzemy Mantis Goda oczywiście. Tu jest malarz, może będzie można przekolorować jakąś konkretną kartę. No i moto mnie trochę zachęca. Tu też będzie, nie, tu jest malarz, dobra. To jest takie, no, zastanawiające, ale byśmy mogli przemalować tego na przykład. Albo tego. No te dwie karty są dobre, bo ta jest tak jakby karta wieczna, a to jest po prostu mega OP karta. No Mantis Goda też teoretycznie moglibyśmy przekolorować. Z jakiego gatunku? Ajajaj, ryzyko. Zwiększyć obrażenia i to jest... Chyba Mantis God Imo. Zwiększono obrażenia o 1. Chociaż nie, Adera poświęćmy. Wtedy ognisko się rozteguje. No, pod warunkiem, że uda się Adera poświęcić. No w tym przypadku się nie udało. Bo gdybyśmy poświęcili Adera, to by oni sobie poszli, już by ich nie było totalnie. O, bardzo niefajne ulepszenie ma przeciwnik. Bo będzie się polepszał. Niefajnie. Not nice. Ataki takie powietrzne, mocne. W sumie dopiero teraz pomyślałem, że trochę źle żeśmy to zrobili, bo oni się polepszą. Chyba przegraliśmy i to z kredensem. Nie do obronienia. Znaczy dobra, mamy dwie świeczki co prawda. Nie dało się tego obronić, widzowie moi drodzy. Po prostu nie dało. Niestety. Było to nie do obronienia. Dobra, jedną świeczkę straciliśmy. No trudno, mieli bardzo fajnie, im doszło. Weźmy kokrołcza, bo to jest jej śmiertelność. Do ulepszenia, do wzięcia na koło ulepszenie. A przemalować. Dobra, Imo, wydaje mi się, że fajnie będzie tego, o tego przemalować. Dzięki temu będzie bardzo potężny. O kurde, co tam mi tam wziął? Jakieś... Co to tam zrobił?
Gorsze te wziął, ulepszenie, szczerze mówiąc. Ale trudno. Strasznie ten rakun często na początku przychodzi. Nie wiem czemu, trochę mnie to irytuje, że on na początku zawsze przychodzi. I znowu beznadziejne karty na start. Nie, no zaraz mnie coś szlak trafi po prostu. No zaraz mnie zginę tutaj chyba. Mantis God. I co mi powiem o tym Mantis Godzie? Ja pierdykam, no nie wierzę. Niby taki dobry build, a jednak nie. Jednak beznadziejny, tak po zastanowieniu. Normalnie się cię przerąbaliśmy, no nie da się dzisiaj. Chlorek, dziękuję ci za 11 miesięcy, elo elo. Wiem, wiem jak działa malowanie. Nie wiem co mam myśleć o tym, masakra. No normalnie się cię przerąbaliśmy. Ja pierdykam, nie wierzę. Nie do wygrania to było. Stanowczo nie mój dzień dzisiaj.